Krew i wino. Wiedźmin 3. Witajcie bardzo serdecznie. Oprócz tego mogę coś jeszcze z niego podnieść. Nowigradzkie korony, większy, floreny, stara. Dalia, przedmiot magiczny. Ej, chcę to zobaczyć. Bez kitu, pokażcie mi Dalię. Co Dalia robi takiego fantastycznego? To jest Dalia, tak? Minus 44. Zobaczcie, znajduję jakieś fantastyczne miecze. A mój miecz cechu żmii. Jest genialny. No słuchajcie, czego mu brakuje? Popatrz. Dobra, koniec Mati, bo ty się za bardzo jarasz tą zbroją i wszystkim, więc odpuść. Swoją drogą, dobra, nie będę tych had już sprawdzał, weźmiemy, pójdziemy tutaj na płotkę i jedziemy za tym typkiem, bo mamy podążać za Miltonem na miejsce, gdzie znaleziono ciało, właśnie dokładnie. Almerin dbał o jego wychowanie, to jego krewniak. Mutacje i rynsztunek w krwi i winie, możesz przejść wiedźmińskie mutacje, które odblokują nowe umiejętności. Niedługo spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list. Przeczytaj go i prześlij historię profesora Moreau, aby dowiedzieć się więcej o jego badaniach. W Toussaint można znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie ulepszyć rynsztunek wiedźmiński, dodając premię za skompletowanie połowy lub całego... Tak! Jeszcze mogę ten rynsztunek żmii ulepszyć! Kocham ten dodatek. Po raz kolejny to muszę powtórzyć. Super, co tylko chcę, jeszcze posiadłość swoją dostanę. Redzi, gratuluję, naprawdę fantastyczna rzecz. Ja bym chciał tylko uświadomić wszystkim, że mnie przez tydzień nie ma. Najgorsze, że akurat firmy zery. Nie, no nie pogram! Albo pogram przez dłuższy okres czasu. Ja cię kręcę. Dobra, ale to możemy jechać szybciej, nie? Nie musimy się tak wlec. Jak ja jadę szybciej, on też ciśnie, a podejrzewam, że to ścieżką jedzie, więc spoko. Nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. Do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Karczma, kurwa, cisza. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Bum! To tutaj, stop. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Możliwe. Ale chwila, moment. Tu chcę popatrzeć, tu czy nie można czegoś pozbierać. Ja zawsze lubię coś zbierać, jestem zbierać. Tam może coś przeoczyli, chwila, a tu w tej chacie. Wiem, że jest kółko na mapie i powinienem... Jak tu zamknięte? Weźcie to, otwórzcie ktoś. Niech to ktoś otworzy. Okej, ryba. To tyle. Są jakieś ślady, uwaga, moment, patrzcie. Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Patrz, tam coś widzę. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Trupojady. Parszywiec. Trupojady. Z tego powodu, że Mati do końca tak nie pamięta. Ogrowaty. Tutaj patrzcie, czekajcie, on chyba doszedł. Cyklop Goliat. Co przeciwko niemu? Olej przeciwko ogrowatym to dobrze użyłem, ale Queenę nie używałem, bo wtedy to nie pamiętam. Dobra, upiory, nie, w upiorach to on nie jest, przy wampirach też nie. Ogrowate, drakonidy, ja nie pamiętam gdzie był, hybrydy też nie. Insektoidy też nie, chwila, bestie wróć. Wampiry, upiory, północna, upiór nie, trupojady. Utopiec, zgnilec, to jest zgnilec. Przeciwko czemu? Olej przeciwko trupojadom. Dobra, spoko, załatwione. Będzie łatwiej, co nie? Super, wiem, nie musicie mi mówić. Jest nowe menu, ale Mati ogarnia. Przynajmniej trochę, nie? Że spoko. To jest olej przeciwko trupojadom? Proszę bardzo, naszmarowane. Pewnie, że was wytnę. Ej, ale dobrzy są, nie powiem. Nie jest tak źle z nimi. Dają radę. Podpaliłem typa. Wow, jeszcze tu się roz... Ciekawe, czy ja na... Parszywiec, czy ja na pewno użyłem dobrego oleju?
Ej, ten też sobie wybuchł. Chwila, moment. Chodź tu. Patrzcie, jaki typek. Dobry, szybki atak ma. Zaraz sobie zobaczę, czy to... Dobra, znowu się nie wycofałem. Fantastycznie. Najpierw z tym parszywcem coś trzeba zrobić. Podejrzewam, że... Patrzcie, jak go odciągnąłem. Okej, chodź tu. Dobra, to jest podpalenie. Ja bym się proponował teraz odsunąć. Fajnie, że tą runę do tego miecza wcisnąłem, bo podpalenie działa bardzo dobrze. Okej. Bestia tu są. Nie wiem, czy użyłem dobrego oleju, ale to nic. Krew zgnilca. Chwila, muszę to pozbierać, bo to się może przydać do czegoś. Zazwyczaj, standardowo. Tu są jakieś ślady znowu. Chwila. Krew i te sprawy. Tu są ich ślady, to może pójdziemy za śladami. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, coś mi się tak wydaje. Okej. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Fajnie! Bestie zaktualizowane. Uwaga, tutaj coś. Zamurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Mówisz, że chcesz wchodzić do tej wody? Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Bęk. Dobra, no nurkujemy. Skrzynię znalazłem, uwaga. Buty, jakieś tam coś. I coś jeszcze, czekajcie, przed siebie. Tu coś widzę, jest fragment sieci. To jest len. Drewniana łyżka. Tu znowu coś jest. Wiosło. Oprawiona ryba. Weź, wynurz się na chwilę, zaczerpniemy tylko powietrza. Użyj wiedźmiński, aby przeszukać... Tak, dobra, tu jeszcze coś jest. Miau, znalazłem coś, tylko w sumie nacisnąłem to tak szybko, że się nie zorientowałem co to, ale zaraz zobaczymy, tylko wyjdę na brzeg. Z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokracji. Całkiem możliwe. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. To, że nas ktoś obserwował, to nie znaczy, że to jest coś złego. Ja podejrzewam, że... Przecież co wróciłeś do Tucson. To może być któryś z naszych czarodziejek, przyjaciółek. To nie jest jakby wykluczone. Wróciłem w samą porę. Come on, chodź, idziemy tam do góry. Nie wiem, którędy w sumie tam dojść. A w ogóle, by the way, uwaga, nie zadania, tylko ekwipunek, bo znalazłem parę rzeczy. Co to są za buty ciekawe? Aha, dobra, okej, nic mi tu nie wniosą. Są jeszcze jakieś spodnie, jest zbroja, którą chętnie bym sprzedał. Bo mam lepszą, proste, a tutaj fabularne. To jest ta chusta, tak? Przedmiot potrzebny. Dobra, spoko, także tego nie wyrzucamy. Idziemy do góry. Weźcie jeszcze tutaj to, weź coś zjedz, Geralt, żeby poszło dobrze.
Gdy już i do przodu. Działo, pamiętaj, żeby stawić się u Anarietty. Tu przejście, przejdę, przeszedłem. Cześć. Tylko się nie obijaj o mnie. Dobra, do kantorka, to znaczy do gospody. Gospoda wejście, gdzie tutaj przecież. Zadania tam są, patrzcie, będą poboczne. Dobra, będzie dłuższa seria. Dziękuję. Uwielbiam to nagrywać. Dobra, tutaj. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. No, głowa trupa wyzierała na powierzchnię. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco widzieliście, to kto był? Rusela. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. To co był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Aha. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być. Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossel siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rosselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają.
że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Trzymaneczko, cześć, na razie, pa, hej! Surowe mięso. Szamaj. Ja myślałem, że to nasza jakaś przyjaciółka czarodziejka, a to jest jakaś typiara inna. Może ona jest to zaplątana, bo Wiedźmin mówił, że weszła, a on nie widział, jak wchodzi. Może weszła jakoś potajemnie. Ty, nie wiadomo. Dobra, tu mamy zadanka, które... Wow! The book, a Witcher contract. The Lady of Pemerol, Witcher looking for a Witcher to hunt down a beast for... Super, weźmy. Błędnych rycerzy i innych silnorękich. Księstwo was wzywa. Potrzebna wasza pomoc. Wysokie wynagrodzenie. Więcej szczegółów w siedzibie książęcego kameriusza przy placu świących rycerzy. Śpiących, sorry. Prokuratura G ogłasza przetarg Prokuratura Gika ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oraz winnicami. To trzeba wziąć. To kupić. Może to jest ten akurat, co my mamy właśnie wziąć. Hrabia Monir ma zaszczyt ogłosić turniej gry w Gwinta. Chętni powinni zgłaszać swoją kandydaturę w Barzanciarni. Ja jestem, jeśli chodzi... Wiedźmina lub Wiedźminów, eskorta karawany. Poszukuję chętnego lub chętnych do eskortowania karawany kupieckiej przez teren zagrożony białym terrorem. Więcej informacji do uzyskania w obozie kupieckim. Tu też bierzemy to. Naprawiam dachy, zaspokajam niewiasty. Tanio, kontakt w karczmie. Ej, jakie ogłoszenia takie na przystankach rozdę. Naprawiam dachy, zaspokajam niewiasty, usługi full service. Tanio! Pewnie będzie można dobrze zarobić. Przeczytaj. Okej. Książki i zwoje, by przeładować się pomiędzy wszystkimi, to wiem. Tutaj mamy to. To mogę... Czekajcie, a co jak to jest przeczytane wtedy, tak? Glade przejazdowy, wezwanie, Geralcie z Rivi, pokrycie, bleble, trochę tego mam. Dobra, wstecz. Aktualizacja zadania. Gdy jedno z twoich zadań zostanie zaktualizowane, po lewej stronie ekranu pojawia się stosowna informacja na ten temat. Jest aktualnie śledzone, możesz wcisnąć, aby... Spoko. Przeczytana treść została przeniesiona do glosariusza. Wciśnij. Pokaż. Co takiego przeczytałem fantastycznego? Miejsca, w których możesz rozpocząć nowe zadania z Krivina oznaczono ikoną wykrzyknika. Fajnie. W sensie... Tutaj patrzcie! Jezus, ale ta kraina jest znowu wielka. Patrzcie, co oni zrobili. Ja pierdziudy, jak ja tutaj znowu nakupię, słuchajcie, wiecie czego? Mogę sobie w tym momencie, nie mogę umieć znacznik, ruch po filtrach. Mapa świata. Jak ja tu znowu kupię mapy, które oznaczają wszystkie tajemnicze miejsca. Tu są lasy, nie wiadomo co w tych lasach się kryje. Ja pierdziut, ile tu będzie zabawy fantastycznej. Znowu, nie wiem, przedłużymy to jak się tylko da. Okej, co mamy robić? Nowe zlecenie. Beulc, Laryskie, coś tam, rycerz do wynajęcia. Ja na pewno idę, bo mnie wciągnął ten wątek główny. Udaj się do Corvo Bianco, aby zbadać umieszczone w piwnicy ciało. To robimy, bo jestem mega tym zajarany. Gdzie jest mój konik? Hejo. O Jezus, tam na dole. Dobra, to ja sobie przejdę na piechotkę tędy. I tu go przywołam, on się tu pojawi najprawdopodobniej. Równowaga w przyrodzie, nowe zadanie, gwint, wielki turniej. A zresztą mogliśmy zobaczyć na te zadania. Rynsztunek szkoły niedźwiedzia. Okej, czy ja już czasem nie szukałem jakiegoś rynsztunku niedźwiedzia? Szkoły wilka!
Coś jeszcze? Schemat ulepszeń rynsztunku Szkoły Wilka 1. Ja pierdziut, może Szkoła Wilka będzie jeszcze lepsza. Szkoły Wilka 5. Na razie ta żmija mnie jara i to na maksa, więc... Szkoły Wilka 4. Tutaj tego się może pojawić? Jeju. Dobra, jeszcze. Szkoły Gryfa 4. I to tyle. Jeszcze raz zadania. Zlecenia wiedźmińskie to ok. Tu mamy awantura o wino, rycerz do wynajęcia, równowaga w przyrodzie, 46 poziom, boom! Tu mamy, tu jeszcze mam parę niezrobionych na Skellige, to sobie będziemy nawet w międzyczasie może robić. Zlecenia wiedźmińskie, 37, porozmawiaj z hrabią, to będzie, to później, słuchajcie, tego tu jest naprawdę tyle, że będzie co ogarniać. Chwila. Poboczne na razie zostaw, bestia w Toussaint. Umieszczone, ale to zrobimy tak jakby to zadanie, a później jakieś główne będą potem. To nie będzie chyba główne, które będzie trwać przez cały dodatek. Tak mi się wydaje, jestem tutaj po prostu zawezwany, a historia nie będzie tak by krążyć tylko wokół tej bestii. Bo to by było bardzo długie. Muszę się pośpieszyć. Tu się coś dzieje, ewidentnie nie wiem co się dzieje. Zaraza, zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Możliwe. Cześć, mogę z tobą pogadać? Czy już nie? Słabo. Dobra, nie chcę z ciebie... Dlaczego ja z ciebie miałem to podnosić? Zabójca jest w pobliżu. Jak te drzwi otworzy, to co, tu się coś wydarzy? Może tam uciekł? Niekoniecznie. Dobra, idę przejrzeć tutaj te wszystkie miejsca na czerwono oznaczone. Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Może wampir jakiś? Złamane żebra, krew z uszu. Solidnie oberwał. Masakry dokonał wampir, ale nie Kimma ani Fleder. To musiała być Bruxa. Zabity jednym uderzeniem. Jest w piwnicy. Mówi, że tam chcemy zejść? Napastnik z łatwością wywrócił wóz. Okej. Okay. Chwila, Mati, uwaga, bo jak chodzi o... Parszywiec, o to był on, to ten, ale przeciwko trupojadom, dobrze, dobrze, dobrze ten. Bruxa, pokaż Bruxę. Co jest przeciwko tobie? Księżycowy pył, olej przeciwko przeciwko wampirom, mam nadzieję, że taki mam. Dobra, Jerden, czyli blokada, czarna krew, eliksir, czarna krew, księżycowy pył, czarna krew, księżycowy pył, pokaż to. Uwaga, dawaj, dobra, książki, ble, 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 ble. Alchemia, też wszystko wiem. Czarna krew, księżycowy pył, a olej też już nałożę przed walką, żeby był święty spokój. A chwila, momencik, tutaj. Mam to? Księżycowy pył, pokaż, mam go dosyć dużo? Tak. Bang, jest, ulepszona czarna krew. Jeszcze lepiej. Zamiast tego. Luzik, a jak zeszła do piwnicy, to może się kot przydać, ale chyba nie. Mogą mi uratować życie. No właśnie, mówiłem. Czekajcie, bo tu cały czas mi pokazują nowe rzeczy. No, i może być. Jeszcze coś? Spoko. To teraz Mati, uwaga, hola, zapiszmy to. Weźmy jeszcze, zjedzmy surowe mięsko. Wyśmienita jaskółka zostanie. Jeszcze surowe mięso. Niech się mu zregeneruje troszkę żywot. Idziemy. Ślady małych boszych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Ja już tam idę. Gdy spadł ze schodu. Już mnie to jara. Hejo, 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 hej. Dobra. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. No, pan. Do wyłamania kraty. Ja bym sobie chyba nie dał rady. Tu może jakoś przeniknęła. Uwaga, jest ta cała Bruxa. Come on! Jest wiedźmin. To cześć. Widziałem w gospodzie. Wiem, czym jest. Ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi.
Okej. Ale jesteś uwalana tą krwią? Łostro. Dobrze. Nie musimy walczyć. Ale możemy. Mylisz się. No. Miałem już do czynienia z podobnym potworem. Pułapka będzie nieoceniona. Nie mogę pozwolić ci odejść. Dobra, czyli jednak te piękne, cudowne cycki się musiały zamienić w coś innego. Coś niemiłego, a było tak przyjemnie i nawet gdybyś się tak jakby, nie wiem, w wodzie byłoby czyściutko, byłoby nawet całkiem przyjemnie. A tak... lekka dupa. Chwila, Matti, bo jak mamy używać Jerden, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, to... chwila, ja się muszę opanować. No i teraz się możemy bawić. Hehehehe. Chwila, Matti, surowe mięso, wsuwaj. Chwila, bo mi zadaje, zanim ja zacznę zadawać, to muszę troszkę ogarnąć swoje życie. Jeszcze to. Chodź tu. Teraz się będziemy bawić. Chodź tu, bo postawiłem fantastyczną pułapkę. I ona, zauważcie, dostaje obrażenia jak już, to tylko w pułapce. Ej! Fajnie, bo ten jeden mi naprawdę długo trzyma. Okej, kolejny. Krytyczne, to było całkiem spoko. Dobra, dawaj suszoną rybę, daj jaskółkę, bo nie mamy z tego co widzę. Ulepszona czarna krew. Ej, 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 ej! Co to było? Zatrucie mam jakieś gówniane. Dobra, używaj jakiejś fali, nieważne. Nie obchodzi mnie to. Trafiłem cię tym. O, he, he, he. Fajnie. To co, mogę cię teraz ładnie ubić? No, zdychaj. Pięknie. Punkty doświadczenia aż 500 dostałem. Jak tam poziom? Będzie. Coś jedzie drogą. Ucho potwora, kieł, krew wampira, ślina, większy niebieski mutagen. Fantastycznie, rękawice. Coś tu jeszcze znajdę? Powinienem coś znaleźć. Zawsze w takich rzeczach redzi coś dają ciekawego. W takich miejscach, tak? Mógłbym też sobie troszeczkę przy ten, jak się to mówi, wziąć i... pierwsze, że zjeść, drugie wziąć, że tu latają, że wziąć... no, Matti, przemedytować, ale dobra, sobie darujmy. Co z tym ciałem całym? Ależ cuchnie. No, dosyć tak. Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Miecz wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Niestety. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, nie zgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała.
to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Bum! Faktycznie dużo pytań. Słuchajcie, tutaj kończymy. Już dobiliśmy do prawie nawet ponad 30 minut. Mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj oczywiście dostajecie jeszcze jeden odcineczek. Jutro, nie wiem, zobaczymy. Może jeden, może dwa, zależy ile dam rady nagrać. Teraz to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapę. Wszystko macie w opisie. W outro jakiś kolejny film, czy też inna seria. I zapraszam na kolejny odcinek jeszcze dziś. Teraz to tyle. Miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.